Siemaneczko, w kolejnym odcinku kariery Jana Betoniarka na moim kanale i stwierdziłem, że nagram ten odcinek z głosem na żywo, ponieważ chcę trochę o tej karierze porozmawiać z wami. Pamiętajcie, że jeśli wam się podoba, możecie zostawić łapkę w górę, suba na kanale. Bardzo wam za to dziękuję, jeśli to zrobiliście. I powiem wam tak, to może być ostatni sezon Jana Betoniarka, no bo powiedzmy sobie szczerze, że kariera środkowym obrońcy nie jest ekscytująca. Ja planowałem najpierw, że nagram cały sezon Rozów w jednym odcinku to wrzucę, ale stwierdziłem, że dzisiaj nagram sobie taki wstęp. I żeby wam powiedzieć o tym, że następny odcinek to jakby będzie już podsumowanie sezonu, będzie cały sezon już na kanale. Tam zajmę się tylko skrótami meczów, które grałem, nic więcej. Taki jest plan na ten odcinek. No bo siadam, że też nie ma co też przedłużać tej kariery środkowym obrońcą. Może jakbym zacząłbym wcześniej, to by było inaczej, ale tak też wiecie, no wiem, że jaka ona jest, jaka jest ona interesująca, jaka też nie. I też słówko Kacper Urbańskim. Urbańskiego też będę chciał, żeby następny odcinek Kacper Urbańskiego to był już koniec drugiego sezonu, żeby już zacząć trzeci, żeby może udało się przejść do tego Milanu czy naszego klubu priorytetowego i tam może zagramy jeszcze jeden sezon. I może po prostu te obie kariery będę przesymuluję i potem wam zrobię jakieś podsumowanie na koniec kariery obu zawodników. Może coś takiego będzie, ale tutaj błąd Betoniarka jakiś pierś uwolnił. Na szczęście nie ma gola, ale no w końcu. Ogólnie wiem, że będzie w tym Premier League się będzie działo i to na pewno się będzie działo, no jednak Premier League najlepsza liga, najlepsi napastnicy i tu nie będzie łatwo betoniarkiem grać przeciwko takimi dobrymi zawodnikami i to może być naprawdę weryfikacja Jana Betoniarka, ale tego nagram cały sezon, stwierdziłem, że nagram ten sezon, ale taki wiecie już offline, nie z komentarzem na żywo, tylko potem go dogram, wszystko co będzie najciekawsze to wam powycinam i tyle, myślę, że połowę spotkań zagram, połowę przesymuluję. I tyle, tutaj Betoniarek wygrywałem po jednym główkowy, czemu ja idę pierwszy do kontry, nie wiem, ja jestem za pazerny, ale dobra, idziemy do kontry, Jan Betoniarek, i byś podał mi, a co, Jan Betoniarek pierwszy do kontry, Betoniarek, no jeszcze może gola strzeli, strzelił, co za debiut Jana Betoniarka, gol w debiucie w Premier League, no czy da się lepiej, no chyba nie, ale zobaczcie jakie wykończenie, no, tego wykończenia to by mógł mu pozazdrościć, nie wiem kto. Nie będę ciągle się czepiał jednego napastnika. Ale mamy gola w debiucie, więc jest no naprawdę bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Ale żebyśmy też dobrze bronili, choć mam już bramkę w Premier League, więc jestem szczęśliwy. No i tu na pewno będzie rywalizacja w Premier League. No tutaj jednak są piłkarze bardzo dobrzy w ofensywie. Będzie inny poniż w Ekstraklasie, więc tutaj muszę grać na pełnym fokusie. No i zobaczymy, jak ta kariera się potoczy. Nie dałem sobie klubu wybranego na kolejny sezon, kto wie. Może sam mnie wybierze, sam zostanę wybrany, wiecie, jestem wybrańcem. Betoniarek, dobrze, dobra, wyjdę ci tu, podać mi możesz, ja to wybiję. Jestem z Polski, ja umiem wybić. Aha, no tak, najlepiej. Trzeba się tutaj cofnąć. Kompletnie jak w obronie w ogóle kryć, wam powiem. Czy pójść do tego Saki, czy tu pójść do tego... A i widzicie, tu błąd. Ja tu kryję. Declan Rice. No i tutaj błąd. No i nie ma gola. Świetna interwencja naszego bramkarza Palmera. Nie popisaliśmy się w obronie. No jestem lepszy w ataku niż w obronie. Na krótko rozegranie. O, nie wrzucali, bo ja nie ogarnę wrzutki. Bum, główka. Brawo, Janek. Super jesteś. No i powinieneś tam być właśnie w kontrze, a nie Josh Maja. Ale Maja, my biegniemy. Maja, pomożemy ci. Albo dobra, cofniemy się teraz. No ale gol w debiucie po akcji z kontry. To naprawdę tego to się nie spodziewał. Cofnijmy się. Pójdę do niego i wiem, że dziurę robię. Od razu robię dziurę. No niestety gol. Ostatni minucie Joshua Kimmich. No niestety no. To będzie fatalny sezon. To będzie taka weryfikacja mnie w obronie, że szkoda gadać. Tego, że nie umiem grać. No i przegrywamy, ale gola strzeliłem. No ale szkoda. Myślałem, że zdążę może w tej ostatniej sytuacji. Może coś się uda, ale jednak nie udało się. No i... Może to nie jest najgorszy wynik, ale no w obronie jest lipa. Czas na występ przeciwko Erlingowi Haalandowi, więc bardzo ciekawie, że środkowy obrońca wchodzi z ławki, rzadko się dzieje, ale dobra. Betoniarek kontra Erling Haaland, właśnie kryjemy Norwega. To będzie w ogóle bardzo ciekawe. Chodź tu Haaland, nie dam ci uciec. Dobra, żeby nie łapać linii spalonego, nie łamać. Jak chcesz pierwszy po piłkę, wiecie, spróbować ją odebrać, coś zrobić, a nie zawsze trzeba tak grać. Trzeba czasem wyczekać. Rzuta. Aj, nie na mnie, tutaj De Bruyne.
Ja tu Halanda próbuję. Chodź tu Haland. Chodź tu. Patrzcie. Bum. No nie, to nie ale. Można powiedzieć, że wygrałem z Halandem. Cofnijmy się. Rodrigo. Boże, ja chcę piłkarze. Barella, Rodrigo. Betoniarek. Dobra. Ta kariera może być słaba. Ja może będę grał cały sezon na ławce. Chyba treningi tylko pomogą mi grać w pierwszym składzie. Dobra, ja wam pomogę rozegrać, bo jestem super rozgrywaniu. Zobaczcie ten przerzut. Ło Boże. Ależ on to przerzucił. Betoniarek. I teraz na prawo. No. No wirtuos. Wirtuos na boisku. Tutaj zobaczmy. West Bromwich. Ajajaj. Dobra, tutaj wyprzedziłem Haalanda. Dobra, spokojnie. Wycofaj do mnie. Haaland, weź idź sobie. No i trochę zjebałem. Przepraszam, bo i przeknąłem. Ajajajajaj, na szczęście jest nasz bramkarz, ale co tutaj betoniarek zrobił? Zapewnie się poczułem. Sorry za to przekleństwo, nie powinien tak mówić. Nie chcę przekleństwa nagrać, ale tutaj betoniarek! Kapitalna interwencja. Ale dobra, gdzie ty lecisz, chłopie? Gdzie ty lecisz? Ja chyba tu muszę być. Kryjemy Haalanda. Haaland jest silny, ale wiecie, betoniarek też pakował. Dobrze, Janek! Ale to jest piłkarz! Niesamowity! Jan Betoniarek po prostu rządzi. To jest piłkarz klasy wybitnej. Oj, oj, oj. No tutaj trochę. Czerwona kartka! Boże święty! Ajajaj, Betoniarek, drugi meczu w Premier League, czerwona kartka. No tutaj trochę go poniosło. Ajajaj, no nie spóźniłem się, przegrywamy, ale no tutaj się kompletnie spóźniłem z tym ślizgiem. No ale. Trener mnie lubi, 7-2 oceny. Czerwona kartka, no. Ja pitole. Dobra, czy nie zagramy sobie w pucharze? Dobra, tam. Elo. Wszystko się może zdarzyć. Ale no, to był dobry mecz. Czerwona kartka. Gramy z Cambridge. Tu bym mógł błysnąć. Ale nie błysnę. West Brom przegrywa z Cambridge United. Cambridge pogra czwarty lidze, jeśli nie mylę. Trzecia albo czwarta. Ciągle się mieli zawsze. No i niestety przegraliśmy to spotkanie. Ale może z Krystal zagramy w pierwszym składzie. Zrobimy trening. Jesteśmy w pierwszym składzie. Możemy. Nie jesteśmy w pierwszym składzie, ale możemy sobie zupgrade'ować naszą gwiazdę. Co my tam możemy zrobić? Może będzie szybcy. A fizycznie to jak wyglądamy? Ile mamy siły? Tylko 77 siły. Wjeżdża siła. Napakowany Jan Betoniarek, trochę na klatę wpakował, od razu jest silniejszy. Czyli następny mecz zagramy w pierwszym składzie, 63 minuta wchodzimy, oby nie znowu czerwona kartka, no bo trochę mnie poniosło z tym Haalandem. Ale jak coś, to go wykluczyłem trochę z gry. No nie powiecie, że nie, no czerwona kartka, moim zdaniem, wykluczyła go z gry. Dobra, Betoniarek idzie z kontrą, no to tutaj nie ma co. Jan Betoniarek, tam jest Maja. Maja biegnie, o Jezus Maria. No dobre podanie niby, a nie o to mi chodziło. Chciałem mu tak podać, żeby miał sam na sam. Dobra, teraz gramy z Edwardem czy z Matetą? Nie wiem, też wielki bydlę, to Mateta. Dobra, Mateta idź sobie. Idź stąd sobie. Dobra, skupmy się na Matecie. On tutaj se biega. Ja sobie tu. Tu mam stać, dobra, tu stoję. Co zrobi? Crystal Palace. Nic. Dobrze kryjemy. Chodź tutaj. I ja już bym do niego wyszedł, co nie? Żeby zabrać piłkę. Wiem, że robię wtedy wolne miejsca. No, ja chcę zabrać piłkę. Ja jestem obrońcą. Ja nie jestem napastnikiem. Choć czasami tak wygląda. Graj do tyłu. Nie umiecie rozegrać w ogóle tej piłki. Patrzcie i bum! Co za pas. Tak trzeba rozgrywać piłkę, panowie. Szybko do przodu, a nie do tyłu. Nie jesteśmy Anglikami. Ale ci się strata. No West Bromwich to Beniaminek, jedna z najgłupszych drużyn. Ogólnie z Arsenal powinniśmy zremisować. Tylko tam zawaliłem z tyłu obronę z kolegami. Franka, co zrobi Franka? Poda do Munoza. Munoz, my tu czekamy, nudzimy się w tej obronie. No jakiś pressing, panowie, no. Ja chcę też coś w obronie porobić, a nie tak o, idę, Mateta, cześć. Hello, Mateta, how are you? I'm destroyed you. Michel. My tu kryjemy dalej, tak jest. Po co ja naciskam tu X czasami? Ojojoj. Ojojoj i betoniarek, ależ tutaj wyratował. Warto było tam zostać z tyłu.
wyratowałem naszą ekipę. To był świetny ślizg. Nadal czekam na jakąś akcję, pewnie jakieś niespodziewane zaraz podanie, ja zaśpię, zasnę i tyle. No idźcie do niego, poda tu. Poda tu. Boom. Nie ma faulu. Jest faul? Był faul, no dobra, ale. Chociaż tyle, dobra, rzut wolny, ja tam idę się ustawić. Chyba nie będzie strzelał. Ej, o Jezus Maria. Takie już kibica celował. Dobra, graj Palmer. Aha. I patrzcie, jakie rozegranie na lewo. No może nie idealne. Właśnie, jak go wziąłem. Tą przyjęciem, tą zmianą. Tą zmianą pozycji. No i zobaczcie. No, zmianą pozycji. Dobra, nie pamiętam słowa. Ale to ładna akcja West Bromu. Proszę cię, Maja. Maju, nie. Dobra. My się cofniemy. Ja jestem szybki jak coś. Ja go dogonię, ja go dogonię. Tutaj nie wiem po co skoczyłem, ale Matita był naspalony, czyli udana pułapka offside'owa ogólnie. Ja wycofam do bramkarza. Lakasz do mnie. Ja tutaj się postaram zrobić. Piękne podanie górą, tylko nasz obrońca tego nie ogarnął. No i Krystal ma sytuację. Franka. Nie, to była ten jakiś. Nie mamy w środku pola karnego i niestety gol. Spalony, uff. Myślałem, że tam zablokuje ten strzał. Matety, na szczęście spalony, czyli tak naprawdę by miał gola samobójczego. Zobaczmy tu na powtórce, Boateng dośrodkowuje, Mateta minimalnie, minimalnie na spalonym. Ale patrzcie, jakoś dążyłem do niego ogólnie. Dobry jest betoniarek. Podasz mi? Nie wiem gdzie podać. Chciałbym taką piłkę, wiecie, jakieś krosa walnąć. I teraz, pum, jak tu wychodzi. Aż to było podanie i... No i co z tego? To z tego, że jestem tak wybitnym piłkarzem. Może wiem, że nie będę grał na tej pozycji, ale takie pozycja SPD, SP. Jak Daniel Kentem czy Urbański się spełniam w tej pozycji, wam powiem. Ja bym chciał być takim bardziej defensywnym, no to taki SPD by mógł być bardziej SO, bo jako SPD, no wiadomo, muszę bronić też, ale też mogę rozgrywać piłkę, włączać się do ataku, wiecie, bardziej niż jako obrońca. Więc taka SPD pozycja mogła być dla mnie fajna, ale ja chcę grać go na pas, albo skrzydłowy, albo SPO. A nie powiem, że taki piłkarz SP również by mi się kariera podobała, typu Daniela Kenta. Tylko wiem, że ta kariera Daniela Kenta nie wyszła jak miała wyjść, jak większość tych serii w tej grze. Więc na przyszłość chcę lepiej planować te serie po prostu i tyle, żeby nie robić takiego zamieszania na tym kanale. No ale może kiedyś wrócimy do kariery takim SP, takim typowym SP, taki Modric, Toni Kroos, wiecie, taki Pirlo, coś w tym stylu. Albo takim bardziej ofensywnym jak Gerrard czy Lampard SP, wiecie, żeby też strzelać gole, asystować, brać udział w akcjach ofensywnych. Bo jako SO, ja widzę, że ja lubię to, no fajnie poda nas. Ja lubię grać takiego piłkarza trochę z tyłu, który fajnie poda piłkę, fajnie rozegra, jak coś tu uderzy, to widzę, że mi się to podoba. Więc to bym chciał grać. A jak to wyjdzie, zobaczymy. Następny pewnie będzie napastnik. No. Może kiedyś zrobię taką karierę, wiecie, od początku gry do końca, gdzie będę grał tylko SP. Ale to wiecie, w przyszłości, ale tutaj zostawiłem Matetę. No i po moim błędzie tracimy gola. Zagadałem się, ale to zostawiłem tego Matetę, no naprawdę. No uciekł mi kompletnie, myślałem, że go dogonię i go nie dogoniłem. Szkoda, znał po moim błędzie. Ach, to jest, tak to jest. Ja idę na atak. Ja jestem bardzo skuteczny w ataku. Ło, odebrałem piłkę. No i do kogo? Chyba drugi mecz rzędu przeze mnie przegrywałem, więc to smutne jest. Naprawdę smutne, że tak zawalam te mecze. No niestety, porażka z Crystal Palace. Nie cały mecz, no nie koncentruję się cały mecz i tak mamy potem. Właśnie jak tutaj. Mecz trener niby zadowolony. Tak naprawdę tu w każdym meczu muszę być skupiony, bo co chwilę gramy z najlepszymi drużynami. Teraz gramy sobie z Chelsea, więc zagramy w pierwszym składzie. Dobra, my to znamy. Tak wygląda skład. Bramka 66 overall. Panowie? Z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Trafiłem do takiej beznadziejnej drużyny, że ciągle wtedy leci mi scenka poprzednia. A już gramy mecz. No, gramy z Chelsea, się kolejny ciężki rywal. Może tu się skupimy.
Bo mieliśmy dobre momenty z Arsenalem, mieliśmy dobre momenty z tym takim drugim. Z kim graliśmy wcześniej? Co to za skład Chelsea? George Christie? Co to jest? Ty, co? To jest Chelsea? Chelsea, oceny. Idziemy do Chelsea. Jackson, 66 overall, 69. Ja rozumiem, że Chelsea idzie bardzo, inwestuje w młodych piłkarzy, ale że aż tak? Słonina na bramce, na ławce. Ciekawy ten skład, nie powiem. Nie powiem, Chelsea zaskoczyła. Ładne stroje mają. No, miałem dobre momenty z Crystal Palace, czy z Arsenalem, no ale musiałem zniszczyć te dobre momenty z dwoma fatalnymi momentami. Dobra, Ben Chilwell, zobaczymy. Właśnie znowu tutaj puszcza. Ja mówię, ja się bardziej na taki SPD nadaje. SPD, SP i środkowego obrońcę, bo czasami tej linii nie trzymam. Idę za bardzo do przodu. Mam takie, wiecie, chciałbym za bardzo ofensywnie grać. Dobra, Jackson z pieprzem są. Za bardziej ofensywnie, jestem bardziej uosobiony ofensywnie niż powinienem. Dobra, stajmy sobie tu. No Jackson jest szybki, no. Romeo Lavia to już w ogóle zapomniałem, że on gra w tej Chelsea. W ogóle grał coś? Czy miał kontuzję? Hakim Ziyech. Jego Chelsea nie sprzedała? Nie wróci z wypożyczenia, ale no. Hakim Ziyech. Też mam go kojarzę z Chelsea ogólnie, ale. Nuda panowie. Romeo Lavia. Myślę, że jeszcze po tym meczu zagramy ten mecz, skończymy ten odcinek i już potem widzę was w podsumowaniu sezonu. No też trochę nuda. Muszę być ciągle skupiony. To jest dla mnie najgorsze, że ja muszę być ciągle skupiony. Wiem jak to brzmi, ale ja nie potrafię być ciągle skupiony. Tak po prostu, wiecie. A tu ciągle muszę patrzeć, ciągle ten. Czy mi tu nie ucieka ktoś? Tu bym najchętniej go ślizgiem pociągnął. Prawie. No i patrzcie, jaki tu błąd zrobiłem. Jestem za chaotycznym obrońcem. Takie jest moje zdanie. Dawaj, West Brom, idziesz. To jest chyba Alex Mowat. Ja mam wam pomóc. Ja wam pomogę. Ja mam tylko podać. Dobra, podam. No i źle. Ale dobra, Swift ma piłkę. Słaby to właśnie. Ona transferów nie zrobili. Tyle hajsu dostajecie. Dobra, Jackson cię na radar tu kryje. Jak Matete na radar kryje. No i czyli gola. I betoniarek. Ależ tu błąd. Ależ błąd zrobiłem, ale spokojnie. To jest Ziyech. Będzie spalony. Wejdziemy w pole karne. Owratujemy. Aj, aj, aj. Aj, 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 po co? No i proszę, nie. Proszę, nie. Po moim błędzie znowu tracimy gola. Aj, 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 aj. No to nie jest dobry odcinek w moim wykonaniu. Gola strzeliłem, ale wiecie. To też jakieś te. Za bardzo się jakieś pito głupoty robię. I się skupić naprawdę na rzetelnej grze. Jestem kapitanem? To nie gadajcie, są kapitany. Chyba nie. Jakby miał opaskę, widziałem, ale chyba nie. Przed meczem nie patrzyłem. No ciężko, no jeśli ja im stworzyłem jedną sytuację na razie w tym odcinku, no to jak to my mamy walczyć o cokolwiek? 0 do 1 po moim błędzie, no więc fantastycznie. Trener mnie zaraz ściągnie, mam 5-1 oceny. No nie radzę sobie, Premier League. Kompletnie betoniarek, to nie jest twoja liga. W Ekstraklasie mogę sobie radzić. Chciałem gdzieś podać i o, dobra. Poszedłbym do przodu, ale no nie mogę, no nie mogę, muszę tu bronić. Ja wiem, że lepiej bym rozgrywał niż oni, bo mam większe umiejętności. Dobra, rozegrajmy to. Bo betoniarkowemu. Na lewo, ładnie. Co to jest broń? No właśnie to. Powrót na pozycję, ale po co? No przyciśnijcie ich jakąś presją, pressingiem, no ludzie kochani. No nie wiem co zrobić. Chciałbym jakoś gdzieś podać, ale tu się nikt nie pokazuje. Ofensywny napastnik, ofensywny obrońca. Dobra, lecimy. Betoniarek, lewa noga. No ktoś coś musiał zrobić. Nic nie robię, dobra. Ja mam potężne główki. Dawaj, potężna główka. Ja, prawie gol. Poszedłem do ataku, coś się dzieje. Ale ja muszę bronić, panowie. Ja tu jeszcze pressing powalczę. Dobra, musimy się wrócić. Wracaj się, betoniarek, biegnij.
Jaki? Nie czerwona kartka. Dobra, idę tam do środka. Dobrze, tak jest. No i teraz kontra, panowie. Dawaj, Swift. No tak, do mnie, dobra, macie. Patrzcie, jak rozgrywa betoniarek. Przecież ja mam chyba 100% skuteczności podań. Tutaj ładnie, Swift, no nieudane. I teraz się trzeba cofnąć. Tutaj, dobra, będzie trzeba pewnie wspomóc tutaj. Dobra, do środka. Ziyech, boom, elo. Brawo, betoniarek. No jeszcze piłkę mi oddaj. Chłopie, ja nie zrobię wszystkiego. Ja wyglądam takiego naprawdę pięknego, najlepszego obrońcy na świecie. No podaj do środka, już wam pomogę, ale... I pyk, zobaczcie, Grant. No i tak się właśnie kończy. Ja nie mogę wszystkiego bronić, strzelać, wiecie, wszystko, atakować. No nie mogę, no nie mogę jednym piłkarzem wszystko robić. Muszę też pilnować obrony. Obrona też jest na mnie nastawiona. Ja jestem fatalnym obrońcą. Tak się mówi, betoniarku, że jest super piłkarzem, jeśli chodzi o wyprowadzenie piłki, podania. Nawet wykończenie, ale jeśli chodzi o obronienie, to tak średnio najeżdża. Ale tutaj pięknie. Tu mnie zaatakuje, ale go tak o. No i dobra, lecimy, lecimy, panowie. Lecimy do przodu. Jakich mam zawsze. Czekaj, może o. Nie, to jest złe. No w końcu. Tomek, dawaj, strzelaj. Jest, jest, bramka. Tomasz Asante. Tomek, super, brawo. 1 do 1, West Brom. Lecimy, lecimy. Oby tego meczu tylko nie zrąbać. Lecimy, panowie. Tomasz Asante, on grał jakieś czwarty lidze angielskiej, przyszedł do West Bromwich, jak grali w Championship. Jakieś taką ładną bramkę jeszcze w czwartej lidze z przewroty, albo to już było w Championship. I don't know, ale dobra. Nkunku wszedł, nie, to jest Slavia, dobra. My tu kryjemy, nie, w końcu jakieś punkty będą. Nie zaprzepaszczę dobrego meczu mojej drużyny. Dobrze. I teraz podaj, dobrze. Dobra, to może być nasza akcja. Podaj, no kur... Nie wiem, nie sądziłem, że będę miał piłkę. Miałem inny przycisk nacisnięty. I biegnę do obrony, biegnę do obrony, biegnę do obrony. Tam mnie... Ja pitol. Karny! Karny! Co ja zrobiłem? Betoniarek. Ależ blamasz. Ależ kompromitacja. Czemu ja tam się zrobiłem? Myślałem, że co, trafię w piłkę? No nie mam pojęcia, no. I znowu coś mi nie wyszło. Tu. No znowu przeze mnie nie wygrywają. Nie zdobywam punktów. Betoniarek, ty zakało tej drużyny. 11 piłek odebranych. No wow. Kadra. Kogo to obchodzi? Jaką mamy ocenę? 7,25. Ale no. Lipa. Ja tą kadrę symuluję. Nie interesuje mnie to. Zagramy sobie jeszcze z Nottingham Forest. Ech. No cóż, no. Ponosi mnie coś. Ponosi mnie w tych meczach. Nie wiem czemu, ale mnie ponosi. Robię takie błędy, że to jest naprawdę dramat. Gram dobry mecz i na koniec robię coś takiego. W ogóle no jestem kapitanem. No dobra. O tym początku w Premier League można powiedzieć, że jest on chaotyczny. Będzie chaotyczny początek w Premier League. No betoniarek, no. No wiem, no sorry was za te błędy, które popełniam w tej grze, to czasami tak naprawdę sam nie wiem, czemu takie błędy robię, wiecie? Czemu ten ślizg zrobiłem? Nie wiem. Ta czerwona kartka na Halandzie, to wiem, bo mnie wkurzył. Ale no gram dobry mecz, blokuję strzały rywali, fajnie rozgrywam, fajnie podaję i co? I robię takie rzeczy. Tak jak z Arsenalem, straciliśmy gola przeze mnie. Z Crystal, no to może tam z Arsenal jeszcze bym się dał obronić, ale z Crystal Palace, moja wina w obronie. No, szkoda, bo ogólnie nawet ogrywałem ten odcinek taki hype nabrałem na tą karierę. No tak mam. Mówię na początku co innego, potem przez odcinek mam hype i o. Ale następny odcinek będzie już w całości. Dobrze, Betoniarek odbiera piłkę, jeszcze swojego przewrócił. Betoniarek, zagramy górą do Swifta. Dawaj Swift. Aj, no widzicie? Ale tak wam mówię, że może jakbym Betoniarka zmienił na SPD. Dawaj, zmienił go na SPD.
Ciekawe, jaki bym miał overall na HPD. Czy ja bym się bardziej nadał takiego, wiecie, rozgrywającego, nie obrońcę. Nie wiem, że jak u Kenta. Kenta zmieniłem z skrzydłowego na HP, to może też zmieniłem z SO na HPD. Mówicie, ja bym, o, w tym miejscu ja się tu nadam. Ja bym tak tutaj chciał być. Ja chyba zmienię tą pozycję. Ja chyba zmienię pozycję betoniarkowi. Dawaj, betoniarki. Pole karne. Też nie umiem rzucać tej piłki. Uderzyłbym. Tu uderzę. O Jezu. Ty, no ale odkryłem nowe powołanie. Jak u Kenta, że z LP na środek pola. Tutaj odkryłem powołanie z SP. SO na SP. Tylko my tu chyba gramy 4-4-2, co nie? Ale dobra, tam by jakoś mi daje do tego pierwszego składu. Chyba mu zmienię pozycję i zagramy jeszcze jeden mecz na tej pozycji. Czemu by nie? Bo ja myślę, że bardziej mi się nadał, że to jest taki betoniarek, którego trzeba zmienić pozycję. Wiem, że miałem środkowy obrońca, ale może jeszcze będzie ciekawie tej karierze, jeśli. Co ty, Gibbs White? Bo też będę walczył o piłkę. Też będę miał zadania defensywne, ale nie aż tak odpowiedzialne. No bo widzimy, że za dużo chaosu. Chociaż choć dobrze gram, ale ja bym zmienił tą pozycję. Chciałbym trochę też ofensywie. Dobra, betoniarek pych. Więc no, zmienimy i zagramy sobie jeszcze jeden mecz, więc ten mecz nie pewnie będzie długi. Nawet nie wiem, ile już trwa. Ale zagramy sobie jeszcze jeden mecz. Jeszcze jeden mecz. Ajajajaj, czekaj, ile overalla stratę. Fajnie rozgrywam. To mi się podoba, jako już milion razy się powtarzam. Przepraszam, ja się powtarzam. Ja z tym samym to się milion razy powtarzam, ale fajnie mi się rozgrywa piłkę. Takie właśnie podania. Taki jestem trochę jakby zależny, że wiecie, każda akcja przechodzi przeze mnie, jak taki trochę Rodri, o, lubię jak grać jak Rodri trochę ofensywie, to był na przykład jakiś obrońca za mną, a ja bym tutaj został jako SPD, to jest dobre rozwiązanie, to jest bardzo dobre rozwiązanie, czy sobie speeda trochę upgrade'ujemy, pójdziemy sobie do tyłu, już mam ocenę 8-2, w tym meczu naprawdę idzie mi fajnie, czekaj, jakie coś spieprzę. Dobra, Dominguez, Jelert, no i koniec połowy. Nic nie zrobiliśmy, ale to się 90 minuty nie ma. Betoniarek od razu z kapitanem. No i co, let's go panowie, zróbmy to jak kiedyś chciałem coś zagrać. Lechu Poznań, patrzcie i BUM! No dobra, no muszę się cofnąć. Cofnąłem się. Nie w rozwoju oczywiście. Hehe, ale żarcik. No i dobra, gramy. Unal jest tutaj, dobra. My cię tu NS Unal mamy. Kryjemy cię na radar. I tutaj będzie dobre podanie. Musimy tutaj zabezpieczać. No i lipa. Ale to nie nasz błąd. Dobra, graj. Bliżej mam podejść, żeś mnie zobaczył. No i do najbliższego, pyk. Ładnie od tyłu. Tu cię Unal na plecy wezmę. Rozegram do prawej. No przecież to jest idealne rozgrywanie piłki. Pyk, pyk. No ale nasza drużyna dalej nie potrafi. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. I no niestety, ale tutaj wygramy. A jednak nie i musimy cofać. Dobra, betoniary. Bum. Dobra. Nie trafiłem w nic. No i tutaj za daleko poszedłem. Piłka do Gibbsa White'a. Gibbs White. Broni nasz bramkarz. Dobra, trzeba to wybić. Czemu chciałem piłkę? Nie wiem. Bo ja to lepiej wybiję. Bum, wybombaj. No i patrzcie, jakie podanie idealne. No przecież ja te podania to mam na klasie światowej. One nie są jakieś wybitne. Ale mam chyba lepsze niż ten Kent. Dobra, proszę utrzymajmy ten wynik, choć strzelmy gola, bo ja widzę, że ja chyba strzeliłem tego gola i oni nie strzelają goli. No i na symulacji już było. Bo nie, ja mam wrażenie, że to nie będzie w ogóle w tych meczach jakichś bramek w naszym wykonaniu, bo my jesteśmy naprawdę fatalni. No chyba, że betoniarek pójdzie do ataku. Pójdzie do ataku i tyle. Tutaj, Gibbs White. Mogłem do niego podejść. Właśnie się zlękłem, czy podejść, czy nie. Betoniarek tańczy w polu karnym, chłopie, ty nie tańcz, ty graj. Pole karne. Dobrze. Ajajaj. Dobra, nie kryjemy tu. Dobre wybicie. Aina. Co zrobi Ania? Aina, Ańka, Ania. Dominguez.
Dominguez. Nie ma gola. 8-4 ocena, nieźle. Ja sobie tu przepuszczę piłkę. Sobie Borlora. Wchodzi Maja. Szczółka Maja. Dobra. Zagrajmy tą piłkę. Liczą na mnie, więc zagram. Cofnę się. No i teraz Swift. O Jezu, Swift. Dawaj, Maja. Dobrze, a tutaj zaryzykowałem tym ślizgiem. Naprawdę. Mów się, że udało, bo było lipnie, jakby się nie udało. 10. minuta, dobra. Trzeba coś odwalić. Co odwalamy tym razem? Nie kryjemy Unala. Ajajajajajajaj. Dobra. Dobra jest. Czemu mnie nie ma w polu karnym? Capitole, co ja... O Jezu, powiedziałem coś, odwalamy i odwaliliśmy. Ale co to się zadziało? Ciata powinien być? No chyba ta. Środkowym obrońcą jestem. Zobaczmy to na powtórce, bo ja już naprawdę nie wiem. Czekaj, ja byłem tu. No powinienem tu być. Ale ocena 8-5. No ja zmieniam pozycję, nie ma co. Nie ma co. To widać, że nie ma co. Ogólnie dobry mecz. Dobry mecz, ale się zrąbał pod koniec. Zawodnik meczu, patrzcie. No. Kolejny mecz gramy z Aston Villą i właśnie przed Aston Villą zmienimy sobie pozycję. Mogę jeszcze się rozrosnąć. Obrońca, pomocnik, ofensywny, defensywny. Tak, i co? 86 overalla mam na defensywnym. Ło, panie! To ja jestem wybitny, ofensywny. Jakie w ogóle mamy statystyki? Takie ogólne mojego zawodnika. Co? 70, strzelałem 54, ale ustawiam w ataku mam fatalne. Siła mam dobre, podkręcenie, gdy wolny mam słabe, siła strzału. Ale ogólnie wszystko ma fajne. Dalekie strzały mam słabe, ale to mniejsza z tym. Jakoś PD. Czemu nie gram w pierwszym składzie? Bo zmieniłem pozycję i teraz... Aha, zmieniłem pozycję, to od razu... Wiecie, o co chodzi. Zmieniasz pozycję, zmienia ci się popularność u trenera. Ta popularność... no trener cię mniej ceni. Wybierz styl. Mi się style zresetowały. No dobra. Potężne główki nadal chcę mieć. Co to miałem? Szybkie podania, podania górą. Ja te miałem, chyba nic nie miałem innego. Co to miałem? Przechwyty, mocne wrzutki, zagrania fałszem, premia do sprintu, to chyba nie. Przechwyty, mocne wrzutki. Myślę, że to miałem. Akrobata, długie wrzuty. Nie wiem, potężne główki chciałem mieć. A po co te potężne główki? Gdzie to są te potężne główki? Tu. Same fragmenty, szybkie podania, mocne wyrzuty, przechwyty, premia do... może przechwyty. Ale i tak zagrałem jako ESO, no więc ciekawe, wchodzę jakoś ESO, więc treningi będę musiał robić, żeby być tym SPD. No dobra, ale zmieniam pozycję, elo. I strzelam gola głową. No prawie. Więc to jest ostatni mecz w tym odcinku, no. Zapomniałem o tym, że jak się zmienia pozycję, to wiecie, no to... Nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu się gra w pierwszym składzie. Traci się zaufanie trenera i trzeba je odbudować, ale to ostatni mecz. Już w następnym odcinku zagram sobie jako ŚPD, będzie skrót jako ŚPD. Zobaczymy jak tam będę grał. Zagram jako ŚO, więc no, gram na swojej nominalnej pozycji. Dobra. Przegrywam z tą Villą, więc na razie nic nie psuję, o już zepsułem. Dobrze betoniary. Weź wycofaj, ja to wybiję z tym Polakiem. Ja mam DNA Kamila Glika w sobie. Czyli umiem wybić piłkę daleko, ale o. Ale podać nie umiem, jak Kamil Glik praktycznie. Buendia. W ogóle zapomniałem. O Jezus, ale podanie. Dobra, Kipre. Idź tu, ja pójdę tam. Podobno odwaliło ludziom w mediach, że Betoniak stwierdza, że zmienia pozycję. Ludzie w mediach, co on odwala? Kupiliśmy go jakoś o, a ty chce jako ŚPD teraz grać. Co on myśli sobie, że kim on jest, że on sobie tak zmieni pozycję i od razu będzie grał znowu w pierwszym składzie z opaską kapitana? No kibiców trochę to poruszyło, nie powiem, traciłem gola.
Kiedyś to poruszyło. Takie mają. Jedni powiedzą, co on chce. Taki z niego jest SO, a teraz chce grać w środku pola. A Niemcy powiedzieli, że Betoniarek, tacy eksperci angielscy, wiecie, tacy typowi, Lineker, Carragher, Gary Neville, że Betoniarek to ma potencjał na bycie takim drugim Rodri. Ma świetny przegląd pola, świetnie podaje piłkę, świetnie rozrzuca piłkę, świetnie podaje dołem, podaje górą. W obronie jest naprawdę solidny, ale myślę, że jako defensywny pomocnik będzie sobie radził lepiej niż jako SO. I takie są właśnie opinie o Janie Betoniarku, że ta zmiana pozycji może z niego zrobić jeszcze lepszego piłkarza, no bo umie bronić, umie bronić, umie odebrać piłkę, znaleźć się w odpowiednim miejscu, ale czasami gubi pozycję w obronie, gubi linię, pilnowanie, że on bardziej by był lepszym piłkarzem z przodu, bo potrafi też uderzyć, pokazał to w Ekstraklasie, Premier League pokazał, że umie wykończyć, świetnie rozgrywa piłki i ma ten ciąg do bramki, jako taki SPD. Mógłby naprawdę być o wiele lepszym piłkarzem, więc Jan Betoniarek ma swoich zwolenników, ma swoich krytyków, więc zobaczymy w dalszej części tej kariery, czy Jan Betoniarek jako SPD stanie się piłkarzem na świecie. Już mamy 86 overall jako SPD, więc naprawdę to pokazuje, że Betoniarek ma naprawdę świetną przyszłość. Tutaj widzimy, jak odbiera piłkę, jak o nią walczy. Ale czemu nie połączy do końca? Faulowałem, chyba ty. No i zobaczymy, jak ta kariera Jana Betoniarka się potoczy. Zmiana pozycji. Czy wyjdzie mu to na dobre, czy też nie? Będziemy więcej zwolenników, czy przeciwników? Tego dowiecie się w następnym odcinku Jana Betoniarka. Zobaczymy, no postaram się nagrać, żeby całe, ale zobaczymy. Może teraz jeszcze moje zmiany ulegną zmianie. Stwierdzę, a dobra, lecimy dalej. Jako SPD stwierdzę, że mogę nagrywać te odcinki, bo będzie wiele się działo, więc powiem wam tak, co na początku mówiłem, to mówiłem. Ale jeśli oglądacie mnie od dłużej niż 2 dni, to wiecie, że ja jestem strasznie zmienny i może po prostu jakoś PD stwierdzę, że a ponagrywam takie i tak samo Urbańskim dłuższe materiały. Może asysta? Nie, dłuższe materiały. Dawaj jeszcze. No po prostu takie jak w tym momencie, bo na SPD może się o wiele więcej dziać. No dobra, przejdźmy do podsumowania tego odcinka. Bardzo chaotyczny ten początek w Premier League w wykonaniu Jankale. Zyskujemy u trenera. Odzyskaliśmy 2 razy piłkę, więc jest super, czy tam więcej. No i lecimy dalej. Kolejny mecz z Southamptonem, więc Betoniarek kontra Bednarek. Szkoda, że będziemy musieli tą nową pozycję sobie odbić. Ale dobra, 3 punkty dostaliśmy, więc na siłę nie. Ja chcę teraz iść w uderzenie, jeśli mam. Siła strzału jest bardzo mała. Co tu mamy? Wykończenie, ta. Dalekie strzały, o. Strzały dalekiej siła. To są za dwa. Tu damy jeden i bum. Takiego boosta sobie zrobimy. No i bardzo dobrze. Jeśli chodzi o tutaj, no to ciężko nie zostać. Moja druga nie ma. Girona, Wolverhampton i Napoli. Jak kluby Premier League by mnie widziały. Te mnie nie widzi. Aston Villa. Ciężko, ciężko, ciężko. Ciężko. Jako obrońca mam goli 25 z pola karnego. Chelsea w ogóle jesteście dziwni. Lipa, Everton. Ile pojedynki sam na sam. No to będzie proste, ale gole nie. No tak wam powiem, że w tym Premier League to raczej ja nie zawołuję. Bo te wymagania są ciężkie ogólnie. Ten Wolves może być ciekawy, ale ogólnie to ciężko. Ta Girona była nad fajna. Espanyol. Zobaczmy, co jeszcze w Hiszpanii i kończmy ten odcinek. Może Francja? W Hiszpanii już byłem. Jedźmy do Francji. Francja. Monako nie. Nie, te bramki. Co wam jest z tymi bramkami? Nantes mnie chciało i Nantes mnie nadal chce. Lille, Montpellier, CA, Lyon, Marsylia, Perze nie. No i powiem wam tak, no ciężko to widzę. Ciężko, a bramki za pola karnego tutaj będzie łatwiej, bo jestem SPD, ale nie ciężko widzę moją przyszłość w tej grze tym betoniarkiem, bo nikt ciekawy mnie nie chce ogólnie. Ja pitole. Zmieniłem pozycję, co się wymaga, to zmieniłem? Chyba ta. Ta Girona była fajna, ale z takim overallem do Girony iść? Panie. Nie, no, tu mi się nie zmieniło. No i dziękuję wam. Dziękuję wam.
Zatem materiał chaotyczny bardzo. Zobaczymy, jakie dalsze losy czekają naszego Jana Betoniarka, jak to będzie ta kariera dalej wyglądała, bo wszystko się może zmienić. Nara.